Z nami Marta Wodziczek, witam serdecznie. Witam. Szczęśliwa na pewno po pierwszym zwycięstwie? Oj, bardzo. Pierwsze walki ciężko przychodzą. Mimo tego, że przygotowania przepłynęły bardzo pomyślnie, wszystko fajnie się zgrało, jednak te pierwsze walki przysparzają najwięcej problemów zawsze. Ale tak myślę, że to, co miało odpalić, to odpali już po godzinie 17. Pierwsza runda cała dla Ciebie, duża przewaga, potem jakby utrzymywałaś tą przewagę, ale nie było łatwo, prawda? Ona się rozkręcała. Zdecydowanie zawodniczka zmobilizowała się w kolejnych dwóch rundach. No nie ukrywajmy, tu są najlepsi z najlepszych na świecie, tu nie ma ludzi z przypadków. Tu to doświadczenie, przewalczone walki, przewalczone rundy, jednak robią swoje. Także myślę, że jest dobrze. Wydawało się, że kontrolowałaś sytuację, nie czułaś się zagrożona w żadnym momencie. Nie czułam się zagrożona. Cieszę się z tego, że przepracowana moje treningi razem z trenerami a propos mojej bokserki chyba tym razem dały efekt. Tym razem walka nie sprowadzała się tylko do kopnięć, do technik nożnych, ale udało się kontrolować walkę rękoma, także dla mnie to jest taki osobisty sukces. Powiedz mi, bo czeka Cię jeszcze dzisiaj jedna walka i miejmy nadzieję, że jutro kolejna. Oszczędzałaś siły w tej walce jakoś pod koniec, czy nie myślałaś o tym? Znaczy się bardziej chyba chciałam się przepalić. Oczywiście zależało mi na wygranej i ten wynik był cały czas kontrolowany razem z trenerami kadry. I myślę, tak jak mówię, że przepaliłam się, rozgrzałam i naprawdę teraz się zaczął turniej już. Jestem ciekaw, miałaś to gdzieś w tyle głowy, uważaj, nie przesadź, bo potem nie będzie siły? Raczej z tyłu głowy miałam cały czas komendy i pomocne słowa trenerów. Czekam na Twoją kolejną walkę już dzisiaj i powodzenia. Nie, dziękuję, przyda się, do zobaczenia. Z nami Marta Wodziczek, witam serdecznie. Witam ponownie. Marta, awansowałaś do finału, serdeczne gratulacje. Jeszcze jeden krok został do spełnienia tego marzenia. Także. Jak walkę oceniasz? Dużo lepiej się czułam niż w pierwszej walce. Tak jak powiedziałam, no przepaliłam się teraz już z chłodniejszą głową. Weszłam do tej walki, zgrałam się kapitalnie z narożnikiem. Spokojnie byłam przygotowana, teraz czekam na tą najtrudniejszą walkę. Pełna mobilizacja i myślę, że damy radę. Wyglądało to tak, że w pierwszej rundzie napunktowałaś swoją rywalkę, a potem tylko kontrolowałaś sytuację, oszczędzałaś siły, tańczyłaś po ringu. Właśnie, tańczyłam sobie po ringu, chciałam wypróbować swoje techniki, które wchodzą, które miałam nadzieję, że będą niosły za sobą czyste punkty. Wydaje mi się, że dużo to teraz wniosło do tej walki finałowej dla mnie, dla trenerów, co wychodzi, w jakiej jestem dyspozycji, żeby właśnie te najważniejsze sekwencje odpaliły nam. Miałaś ten spokój psychiczny, że mogłaś popróbować kilku fajnych technik, obrotówek i tego typu. Łatwiej się robi takie rzeczy, kiedy jest spokojna głowa o wynik. No to z pewnością. Jednak najgorsze, co bym mogła zrobić, to zlekceważyć przeciwniczkę. Na to sobie nie mogłam pozwolić. Wydaje mi się, że wyszło to dobrze. Musiałam kontrolować walkę, żeby nie dać siebie utrafić. Poza tym wiadomo, idzie bałagan, a ja chciałam walkę po swojemu, narzucić swój styl i walkę po swojemu przeprowadzić. Jesteś naszą pierwszą kickboxerką, która osiągnęła ten sukces, weszła do finału. Tutaj widzę, już media się ustawiają, Polsat Sport, TVN. Cieszy chyba ta wzrost popularności, prawda? To znaczy dla mnie najważniejszy jest ten sport, ta drużyna, ten team. Fajnie, wiadomo, miło, jeżeli gdzieś tam jakieś media wspomną, bo jest to duży zaszczyt dla mnie, dla moich trenerów, dla mojego klubu, dla mojego miasta. I wiadomo, każdemu jest miło, ale dla mnie najważniejsza jest ta atmosfera, to przez ten długi okres, co budowaliśmy. I dzisiaj i jutro będzie zwieńczenie właśnie tej naszej pracy. Jutro finał, planujesz jakąś eskapadę nocną, jakaś dyskoteka, coś? Nie, pilnowanie wagi. Dzięki serdecznie i czekam na finał. Ja również dziękuję, do zobaczenia.